Cześć. Dzisiaj w naszej kuchni wyjątkowy gość. Gość, który zmusi nas do działania. Marta z kanału Codziennie Fit. Cześć, Marta. Cześć. Bardzo mi miło, że tu jesteś. Ja cieszę się, że w końcu do nas dotarłaś. Tak, były przygody, ale jestem. To najważniejsze. Muszę powiedzieć naszym widzom, że przygotujemy coś wyjątkowego, bo będzie to wegański tatar. Tak, nie mogę się doczekać, bo ja uwielbiam tatara, więc tym bardziej... Klasycznej wersji. Klasycznej, więc tym bardziej chcę poznać taką... Bo coraz bardziej poznaję też kuchnię roślinną. Zaczynamy od gotowania i przygotowywania, a w międzyczasie Cię przewałkuję, przepytam. Dobra. Jaka jest ulubiona Twoja kuchnia? W sumie to robię prawie wszystkie, ale w wersji bardziej zdrowej, więc robię często jakieś azjatyckie dania albo meksykańskie, tylko właśnie w takiej bardziej fit wersji, na przykład takie zdrowe tortille i tego typu sprawy. No uwielbiam. Tak, to jest też bardzo szybka i tak. Niezwykle aromatyczna kuchnia. Tak, właśnie to sobie cenię w niej. My rozgrzewamy dno patelni. Dobra. Zaraz będziesz miała ręce pełne roboty. Będę działać wreszcie, bo, dobrze. Wiesz co, wbrew pozorom tutaj trochę namieszamy w ten sposób, że będę musiała najpierw podsmażyć nieco to mięso, żeby je później wystudzić. Ja jeszcze dodam od siebie, że w Lidlu zwiększa się z dnia na dzień oferta produktów roślinnych. Jest stworzona cała strefa wege, która naprawdę jest tak różnorodna, że wystarczy tam zajrzeć i spróbować choć jednego produktu i zobaczycie. Kuchnia roślinna ma moc. Tak, ja też coraz mniej jem mięsa, coraz więcej stawiam na kuchnię roślinną, więc tym bardziej się cieszę, że wypróbujemy coś nowego i może wejdzie mi do stałego jadłospisu i będę robić częściej. Ja proszę Cię, Marta, żebyś tak... Ważne zadanie mam teraz. Nieco rozdziała te mięso. Dobra, to jest coś, co dam sobie z tym radę na pewno, żeby, z czym dam sobie radę. Żeby przypominało właśnie strukturą mięso tatara. Twój kanał nazywa się Codziennie Fit, tak. Więc czym właściwie jest fit? Dla mnie bycie fit to bycie przede wszystkim zdrowym i sprawnym. Bardzo często teraz stawiamy głównie na sylwetkę, kiedy mówimy o byciu fit, a ja właśnie chcę pokazać też przez swój kanał, że chodzi też o to, żeby było po prostu zdrowo i żeby ta osoba była sprawna przez całe życie. Czy każdy może być fit? No, u siebie pokazuję, że właśnie tak. Niektóre osoby myślą, że na przykład nie mają predyspozycji do tego, żeby ćwiczyć, żeby jeść zdrowo, że im się nigdy nie uda, wiadomo, bo nie wiem, lubią jeść słodycze. A ja słyszałam, że ty tak nie odmawiasz sobie mlecznej czekolady. No i właśnie do tego dążę, że właśnie na swoich kanałach też mówię o tym, że można to ze sobą połączyć, można jednocześnie czasami sobie sięgnąć po tą czekoladę, ruszać się tak, jak lubimy się ruszać. To nie musi być konkretna forma ruchu i dopasować te bycie fit do siebie. Stawiasz teraz na rozwój swojego kanału. Co tak. Dokładnie kryje się za tym stwierdzeniem rozwój? Czego chcesz od tego kanału? Chciałabym, żeby był takim źródłem merytorycznej wiedzy o zdrowym trybie życia, ale właśnie na luzie. Chciałabym po prostu, żeby on był większy, żeby tam były regularne treści. I teraz się na tym bardzo skupiam i staram się bardzo, żeby to się udało. A twoja ulubiona dyscyplina sportu? Chyba każda. Bo trenowałaś lekkoatletykę. Tak, właśnie miałam na początku powiedzieć bieganie, ale sobie pomyślałam, że w sumie lubię prawie każdą formę ruchu. Oprócz pływania, bo pływania nie lubię, bo nie umiem. Nie umiem pływać, wszyscy się zawsze dziwią, bo jestem bardzo aktywną osobą i próbuję wszystkich nowych aktywności, oprócz właśnie pływania. Ale rzeczywiście, najczęściej chyba biegam, ale też właśnie ćwiczę tak ogólnorozwojowo na całe ciało i też lubię próbować różne nowe aktywności. I teraz tak, chcemy, aby nasze roślinne mięso zachowało swój kolor, więc dodaję do niego koncentratu i uwaga, odrobinę soku z buraka. Ale jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie później. I wszystko teraz mieszamy. Roślinny zamiennik mięsa, którego użyliśmy, jest już doprawiony, więc nie doprawiam niczym tego mięsa roślinnego. A czekam, aż teraz całość wystygnie. I voilà! Tutaj już mam gotowe, wystudzone rośliny. Naprawdę wygląda trochę jak oryginał. No, nawet to nie ma, trochę. To właśnie naprawdę ma tak wyglądać, jak oryginał. Ale kochana, poczekajcie z nami do końca, bo ja jeszcze muszę znaleźć substytut dla żółtka jaja, więc oj, naprawdę. To trudne zadanie. Dobra, teraz będziemy kroić dodatki do naszego roślinnego tatara. Poproszę Cię o pokrojenie drobnogrzybków, a ja zaraz dalej. Muszę się jak najwięcej o Tobie dowiedzieć. Jak tworzy się takie plany treningowe? To zajmuje chyba bardzo dużo czasu.
zajmuje sporo czasu. Zarówno same rozpisanie pojedynczego treningu, które nagrywam potem na kanale, jak i zrobienie potem z tego całego planu treningowego, bo ja nie wrzucam po prostu, wiesz, byle jakich treningów i poniedziałek to, wtorek to, tylko staram się, żeby one miały jakiś cel i żeby coś potem można było osiągnąć poprzez ten plan. Czy to jest lepsza kondycja, czy nie wiem, niektóre osoby chcą schudnąć, czy też właśnie wzmocnić całe ciało, no to ten plan treningowy musi być po prostu też mocno przemyślany, więc siedzę nad tym, rozmyślam, testuję i też wykorzystuję po prostu wiedzę, którą jakoś tam zdobywałam, czy na studiach, czy na kursach i staram się to przełożyć potem na praktykę. Tak, bo za Martą stoi wiedza i to jest najważniejsze, uważam, w obecnym świecie. Słyszałam, że planujesz wydać też e-booka. Tak, tak. W ogóle jest, w planach są nawet dwa, tak cię teraz zaskoczę. Jeden planuję wydać właśnie o bieganiu, bo wydaje mi się, że jednak mimo tego, że jest dużo niby wiedzy, to jest mało takich rzetelnych wiadomości sprawdzonych, więc chciałabym wydać takiego e-booka, który by właśnie ogarnął cały ten temat. A drugi e-book to właśnie trening w domu, tak, żeby to zrobić bez szkody dla siebie przede wszystkim i rozsądnie. A my skroimy teraz składowe naszego tatara, czyli cebulka, ogórek kiszony, grzybki marynowane. To są składniki, których ja używam. Dla wielu mogą wydać się kontrowersyjne, ale tak uczono mnie jeść to danie w moim domu i chcę wam je w ten sposób przedstawić. Marta, a możesz nam zdradzić teraz jakiś taki sekret, który może naszym widzom ułatwić bieganie? Wiesz co, przede wszystkim spotykam się często z takim twierdzeniem, że niektóre osoby nie nadają się do biegania. Wiesz, że one próbowały, zaczęły, od razu po 30 sekundach mają zadyszkę i po prostu nie nadają się do tego, a to nie jest prawda, tylko trzeba podejść do tego z głową i z dobrym planem. Z takich bardzo łatwych sposobów na to, żeby zacząć biegać, jest rozpoczęcie tej przygody od marszobiegów. Czyli biegniemy jakąś część czasu, czy to jest minuta, czy to jest 10 minut, to zależy oczywiście od naszej kondycji. Przechodzimy do marszu, odpoczywamy tak, żeby ten oddech się uspokoił i potem znów przechodzimy do biegu. Robimy tak kilka serii i z każdego treningu na trening ta kondycja będzie widocznie wzrastać. Będziemy skracać czas marszu, a zwiększać czas biegu. Polecam spróbować, bo naprawdę każdy może biegać, chyba że oczywiście ma jakieś przeciwwskazania, czy na przykład zbyt dużą wagę, bo to jest jednak przeciwwskazaniem do tego, żeby biegać. Wtedy zalecam raczej marsze. Tu dla ciebie jeszcze kapary. Dobrze, czyli jest taki składnik, którego totalnie nie lubisz? Akurat nie ma go tutaj, w tym przepisie, więc jest idealnie. O ile dobrze pamiętam, brukselka? Nie, zielony groszek. Zielony groszek. Nie przepadam. Oraz rodzynki. To są dwie rzeczy, tak, których... Tak, jej, jestem, ja kocham tak, jestem właśnie tym człowiekiem, który wybiera rodzynki z ciasta, wiesz? Jak są, to... Mam pokroić drobno? Tak, też posiekaj. Dobra. I tu już mamy składniki gotowe, no a ja zabieram się za przygotowanie. Żółtka jaja. W Lidlu mamy wegański majonez i ten oto majonez wymieszam z kurkumą i będziemy mieli cudowny zamiennik żółtka jaja kurzego. Poproszę cię teraz o wymieszanie tych składników, a ja zajmę się dalej naszym mięsem. Potraktuję je odrobiną oliwy i musztardy. I całość muszę wymieszać. Możecie wszystkie składniki wrzucić do tej miski i powstanie genialny roślinny tatar lub po prostu, tak jak klasyka, wyłożymy go na talerz i uformujemy niczym oryginał. Odrobina pieprzu. Kinga, perfekcyjnie ci wymieszałam. No, ale zobacz, to naprawdę może imitować tak, idealnie. Wygląda żółtko, rzeczywiście. Żółtko jajka. Tak, wszystko idealnie. W ogóle kurkuma świetnie też na zakwasy. O. Badania pokazują, że rzeczywiście może mieć to wpływ, więc jak mamy zakwasy, to warto sobie coś z tą kurkumą zjeść. A ja jeszcze słyszałam o soku z wiśni. Dobrze słyszałam? O soku z wiśni nie słyszałam, ale bardzo możliwe, bo ma też antyoksydanty na pewno, jak każdy sok z owoców, więc myślę, że spokojnie też przyspieszy ten proces regeneracji, bo tak naprawdę o to w tym chodzi, kiedy mamy zakwasy. Przypuśćmy, że to jest nasz tatar. Możemy go również przerzucić do ringu i uformować taką zwartą kuleczkę. Ale my lubimy kuchnię roztykalną, swobodną, więc wiesz. Tak, u nas jest swojsko. Tak. Proszę cię, wykładaj nasze składniki. Dobrze. Grzybki dać też? Może tak, jak właśnie masz. Dobra. Ile tam uważasz? Marta, ja sama zaczynałam od blogowania i wiem, że to wymaga niesamowitej sumienności. Powiedz mi, kiedy ty zaczęłaś? Tak.
Ja tak naprawdę piszę blogi od podstawówki, więc od 6 klasy chyba na informatyce założyłam pierwszego mojego bloga o wszystkim, oczywiście. Miał też wszystko w nagłówku. I zdjęcie Hilary Duff, i jakieś pieski, kotki, w ogóle wszystko, wiadomo, jak to w podstawówce. Ale tak na poważnie, na serio zaczęłam, kończąc liceum, zaczęłam od mojego bloga Marta Pisze, bo chciałam być dziennikarką, poszłam na dziennikarstwo i ten blog miał być takim przedłużeniem tego, szkoleniem warsztatu, więc pisałam tam na różne tematy, naprawdę różne. A potem założyłam też codziennie fit, bo się zdenerwowałam, że jest bardzo dużo mitów w internecie i chciałam mieć taką swoją platformę, gdzie pokażę, że to nieprawda i jak jest. I tak powstało właśnie codziennie fit i też to już minęło z 6-7 lat od założenia. Dużo czasu poświęcasz właśnie? Dużo. Dużo, dużo, dużo. Czyli to już jest praca. Tak, dużo, tym bardziej, że oprócz tworzenia tych treści ja też muszę na bieżąco się szkolić. Dużo się zmienia, czy w temacie treningu, czy w temacie ludzkiego ciała, więc cały czas muszę być na bieżąco. Chodzę na kursy, czytam książki, więc pochłania to sporo czasu, ale bardzo to lubię. I najfajniejszy jest właśnie moment, jak sobie rozpiszę jakiś trening, zrobię go, potem go nagramy, mówię, kurczę, naprawdę dobry, fajny trening. Ale teraz chyba najważniejsza rzecz naszej pracy. Efekty. Tak. Czy obserwatorzy ci pokazują, zobacz, tak teraz wyglądam dzięki tobie, bo nam, oznaczając nas hashtagiem Kuchni Lilo, pokazują, słuchaj, ugotowałam tak, właśnie. Tak, jak najbardziej. I to jest też bardzo motywujące. Ja mam też taki cykl na blogu Metamorfozy, więc tam wrzucam też te zdjęcia tych osób, które chciałyby się pokazać na blogu, ale też mam dużo prywatnych wiadomości, czy właśnie pod hashtagiem drużyna CF, bo tak się też nazywają już moi obserwatorzy, że oni są drużyną codziennie fit, też wrzucają właśnie swoje zdjęcia, czy z treningów, czy już efekty po, czy w trakcie. Ja też staram się cały czas mówić, że to nie tylko o ciało chodzi. Więc tak jakby wolałabym, żeby to było cały czas w trakcie, że cały czas się ruszamy przez całe życie, a nie tylko dążymy do określonej sylwetki i w koniec z ćwiczeniami. Specjalną wersję tatara wypróbujemy na naszym chlebku razowym. O, super. A was w tym momencie odsyłam do naszej wegańskiej playlisty z naszymi przepisami. Na pewno są pyszne. No, musisz sprawdzić. Sprawdzę, jak tylko wrócę do domu. Teraz, wiesz, my musimy sprawdzić to, co tutaj się dzieje. Tak. Dobra, próba smaku. Lecimy z tym. Znaczy, ja wiem, jak to smakuje. Smakuje jak roślinny tatar. To jest bardzo dobre. Cieszę się, że ci smakuje, moja droga. To wyląduje u mnie w mojej kuchni na pewno. Bardzo się cieszę. To jest nasza, widzisz, ściana pamiątkowa, więc dobra. Ty koniecznie tutaj musisz być. Dobra. Jesteś gotowa? Tak. Chciałam ci, Marta, bardzo podziękować za to, że natchnęłaś mnie do większej aktywności. Mam nadzieję, że was też. O, koniecznie odwiedźcie kanał Marty. Dziękuję ci, to była super przygoda w naszej kuchni. Ja też ci bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. I koniecznie zasubskrybujcie też kanał Kuchni Lidla, znajdziecie tam mnóstwo przepisów. I jestem pewna, że większość z nich świetnie się nada w zdrowej diecie. Dzięki, pa! Pa!